W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu, jak zmniejszyć szkodliwość wędlin i przetworzonego mięsa na nasze zdrowie. Szanowni Państwo, każdy zna jada, jednak mało kto wie lub prawie nikt nie wie, dlaczego są niebezpieczne dla naszego zdrowia. Dzisiaj opowiem Państwu nie tylko o tym niebezpieczeństwie, ale także o tym, jak chronić przed nim nasz organizm. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku. Jeśli jeszcze się nie znamy, nazywam się Marek Skoczylas, jestem lekarzem i promuję zdrowy tryb życia. Zapraszam na odcinek. Co łączy wędliny, czyli szynki, kiełbasy, konserwy, różnego rodzaju parówki, czy w końcu produkty mięsopodobne, takie jak galareta itd., itd. Przede wszystkim wędliny są konserwowane dwoma rodzajami środków konserwujących, czyli azotanem, ale także i azotynem sodu. Na etykiecie takiego produktu spożywczego odnajdziemy je pod oznaczeniami E250 lub też E251. Dlaczego konserwanty są szkodliwe dla naszego zdrowia, a tym samym mięso, w którym się one znajdują? Największym problemem, jaki powoduje obecność konserwantów w wędlinach, jest zdolność do łączenia się określonego konserwantu z częściami aminowymi mięsa. Wtedy tworzą się jedne z najbardziej rakotwórczych substancji na świecie, a dokładniej mówiąc nitrozoaminy. Przed chwilą powiedziałem, że nitrozoaminy są związkami rakotwórczymi. Warto w tym miejscu pokazać zatem dowody naukowe. W badaniu naukowym z 1990 roku czytamy: ryzyko raka jelita grubego i innych nowotworów, żołądka i jelit po ekspozycji na azotany, azotyny i związki nitrozowe. Badanie uzupełniające. W badaniu czytamy: zaobserwowano istotny pozytywny związek między przyjmowaniem nitrozoamin a późniejszym występowaniem raka jelita grubego. W kontynuacji tego badania możemy przeczytać także, że nie zaobserwowano podobnego związku w przypadku spożywania np. ryb lub innego mięsa, czyli mięsa bez nitrozoamin. Pamiętajmy, że czynnikami, które sprzyjają tworzeniu się tych szkodliwych związków, w wyniku oczywiście łączenia się konserwantów z białkami wędlin, są kolejno czas, temperatura czy na przykład środowisko kwaśne. Zatem podgrzewanie wszelkiego rodzaju wędlin w wyraźny sposób zwiększa zagrożenie ze strony tych produktów spożywczych. Na nieszczęście dla nas środowisko kwaśne znajduje się w naszym żołądku i tego ryzyka nie jesteśmy w stanie zniwelować. Niestety, związki azotowe zawarte w wędlinach nawet przed konwersją do rakotwórczych nitrozoamin także są problemem. Przypomnę, konserwant azotyn sodu jest związkiem azotowym. Jedną z chorób, która została powiązana właśnie z powyższymi, jest cukrzyca typu pierwszego, czyli cukrzyca dziecięca. W badaniu naukowym z 1994 roku opisuje się zależność między spożywaniem azotynów a cukrzycą u dzieci w Finlandii. Zacytuję Państwu tylko tytuł tego badania: spożycie azotanów i azotynów, a ryzyko cukrzycy typu pierwszego u dzieci w Finlandii. Grupa badawcza do spraw cukrzycy dziecięcej w Finlandii. Co zatem zrobić, aby zmniejszyć chorobotwórczy potencjał związków zawartych w czerwonym przetworzonym mięsie na nasze zdrowie? Po pierwsze, jeśli to tylko możliwe, nie spożywaj tych produktów spożywczych. Jeśli jednak zdecydujesz się to robić, to trzymaj wędliny w zamrażarce i dopiero przed spożyciem włóż je do lodówki, a potem dopiero na talerz. Tak, by jak najkrócej miały kontakt z temperaturą powyżej zera. Kolejno pamiętaj, że są to związki bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie. Zatem mięso takie można poszatkować, podziurawić, by zwiększyć pole powierzchni oddziaływania wody na mięso, następnie utrzymać w wodzie około 1 godzinę przed spożyciem, dalej wysuszyć i spożyć. Mięso takie zawsze będzie zawierało mniej związków szkodliwych dla naszego zdrowia. No i teraz kolejna bardzo ważna porada. Jeśli nie zdecydujesz się na odstawienie przetworzonego czerwonego mięsa, to pamiętaj, że rakotwórczy potencjał nitrozoamin, które powstają w tych produktach spożywczych, w znaczący sposób niweluje witamina E oraz selen. Możemy o tym przeczytać w badaniu naukowym z 2002 roku, którego tytuł jest następujący: witamina E i selen w diecie oraz toksyczność azotanów oraz azotynów. Kolejnym czynnikiem wpływającym na zmniejszenie stężenia nitrozoamin w naszym organizmie jest witamina A.
Niedobory tej witaminy mogą potęgować negatywne skutki tych szkodliwych substancji na nasze zdrowie. Podobne zależności w stosunku do nitrozoamin wykazują także niedobory cynku. No i w końcu niezmiernie ważna grupa, która w wymierny sposób ochroni nasz organizm przed szkodliwymi nitrozoaminami, są to polifenole oraz flawonole. Te naturalne substancje występują w wielu roślinnych produktach spożywczych. Z ważnych flawonoli w tej grupie warto wymienić kwercetynę, ramnezynę, izoramnetynę, kemferol oraz mirycetynę. Tutaj bezwzględnie należy pokazać dowód w postaci badania naukowego. W badaniu z 2006 roku czytamy: reakcja flawonoidów z kwasem azotowym chroni przed powstawaniem nitrozoamin i prowadzi do powstawania pochodnych nitrozowych, hamując wzrost komórek rakowych. Gdzie zatem szukać powyższych związków, by chronić nasze zdrowie? Kwercetynę znajdziemy w wiśniach, w borówkach, w porzeczkach, w pomarańczach czy na przykład w jabłkach. Kemferol z kolei znajdziemy w liściach zielonej herbaty. Izoramnetyna z kolei bogato występuje w koprze włoskim, w koprze ogrodowym czy na przykład w migdałach i szczypiorku. Z kolei dobrym źródłem mirycetyny będą warzywa kapustne, czosnek, papryka, czarna herbata, pestki winogron, nasiona chia czy na przykład rokitnik. Teraz bardzo ważna informacja dla tych, którzy tworzą własne wędliny. Ci, którzy tworzą wędliny sami, oczywiście do procesu przygotowania używają tzw. soli peklowanej. Niestety sama nazwa sól peklowana nie zdradza tego, iż w jej składzie również znajduje się azotyn sodu, o którym mówimy w dzisiejszym filmie. Ale niestety równie poważnym niebezpieczeństwem jest dodawanie witaminy C w trakcie peklowania wędlin, oczywiście w trakcie produkcji na własną rękę. Zdarza się to także w przemyśle konwencjonalnym i komercyjnym. Ogólnie idea wprowadzenia witaminy C, czyli kwasu askorbinowego, do wędlin miała zapobiegać powstawaniu nitrozoamin w mięsnych produktach przetworzonych. Niestety są to wytyczne z 70. czy też 80. lat, natomiast wiedza w tym zakresie mocno poszła do przodu. Co ciekawe, sama procedura jest wciąż obowiązującą w przemyśle spożywczym. Dlaczego uważam, że dodawanie witaminy C nawet we własnoręcznie robionych przetworach mięsnych jest szkodliwe dla naszego zdrowia? Otóż, jeśli dodamy witaminę C do przetworzonego mięsa, w którym znajduje się mniej niż 10% tłuszczu, wtedy faktycznie witamina C zmniejsza tworzenie się rakotwórczych nitrozoamin. Jeśli jednak tłuszczu będzie więcej niż 10%, wtedy witamina C zwiększa produkcję rakotwórczych nitrozoamin. No to teraz zadaj sobie bardzo proste pytanie. Ile tłuszczu znajduje się w wędlinie, którą kupujesz albo robisz na własną rękę? O tym wszystkim możemy przeczytać w badaniu naukowym z 2007 roku. W tym badaniu naukowym czytamy: w przypadku braku lipidów stres nitrozacyjny był hamowany przez witaminę C poprzez konwersję związków nitrozujących do tlenku azotu. Dodanie kwasu askorbinowego zmniejszało ponad 1000-krotnie powstawanie różnych nitrozoamin. W przeciwieństwie do tego, gdy obecność lipidów stanowiła ponad 10%, witamina C zwiększała powstawanie nitrozoamin nawet 140 razy w porównaniu z brakiem tej witaminy. Zatem jak widać, wzory i obliczenia chemiczne, które pojawiły się na papierze i także w laboratorium chemicznym, faktycznie były właściwe, gdyż w laboratorium witamina C hamuje powstawanie rakotwórczych nitrozoamin. Niemniej jednak, w realnych warunkach, czyli w wędlinach, obecność tłuszczu całkowicie zmieniała warunki reakcji, prowadząc w niektórych przypadkach do tworzenia się szkodliwych substancji w obecności witaminy C. Zanim zrobimy podsumowanie, to jedna bardzo ważna informacja. Konserwanty dodawane są do produktów mięsnych, by chroniły przed rozwojem bakterii Clostridium botulinum. Te mogą namnażać się w produktach mięsnych i powodować tzw. zatrucie jadem kiełbasianym, czyli botulizm. Stąd też, jak widać, produkowanie własnych wędlin bez substancji konserwujących jest nie mniej ryzykowne jak spożywanie wędlin z konserwantami. Jeśli chcesz zmniejszyć szkodliwy wpływ przetworzonego czerwonego mięsa na Twoje zdrowie, to pamiętaj. Musisz zadbać o witaminę E oraz selen, kolejno o witaminę A oraz cynk i w końcu o naturalnych substancjach zawartych w roślinach, które wymieniłem w dzisiejszym filmie. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że nikogo nie obrażę bardzo krótką reklamą.
Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, na temat nitrozoamin oraz innych szkodliwych substancji dla naszego zdrowia, o tym, jak zablokować przedostawanie się ich do naszego organizmu oraz o tym, jak usunąć je z naszego ciała, to polecam swoją książkę pod tytułem Zneutralizuj chemię z pożywienia i odzyskaj zdrowie. Link do tej książki znajdziesz w opisie tego filmu. A z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i jak zawsze zapraszam Państwa do następnego odcinka. Do usłyszenia.